Co tam Kamilo, wita najserdeczniej w kolejnym odcinku podcastu Cały Powiat Wie. Tym razem epizod 88, w którym to już powolutku, powolutku będziemy się zanurzać w te ligowe, regionalne granie i w to co się dzieje na boiskach nam najbliższych, nas otaczających. Jak dobrze wiemy jeszcze ligi się nie zaczęły, cały czas drużyny w całym regionie w zasadzie od stycznia niektóre już sparują, sparują coraz bardziej, coraz konkretniej, ale te sparingi powoli się kończą, bo kiedy to nagrywam, jest 29 lutego, czyli ostatni dzień tego miesiąca, i miesiąc marzec, to doskonale wiemy, że to już jest miesiąc ligowy, więc ta liga coraz bliżej. Natomiast jeszcze o wynikach nie możemy za bardzo pogadać, bo wszyscy dokładnie wiemy, Ile wyniki sparingów znaczą, a znaczą tyle, co tak naprawdę nic. Niemniej, zarówno i mnie, zarówno, jak i Wam gdzieś te wyniki wyskakują, gdzieś tam, co niektórzy mogą sobie jakieś wnioski wysnuć na ten temat. Ja za bardzo nie chcę się w tej kwestii rozwodzić, bo raz, że może nie aż tak bardzo pilnie to śledzę, ale chyba jedynymi drużynami, które gdzieś tak co do których mogę przyznać, że nie, wyniki niektórych gier kontrolnych są spoko i są wow, to chyba drużyny pogoni siedlce, zarówno dwójka i trójka. Naprawdę fajnie w tych sparingach grają i niektóre wyniki no, są zdecydowanie konkret i te drużyny, no i postawa tych drużyn zwiastuje to, że wiosna będzie bardzo dobra w wykonaniu tych ekipek. Co do innych zespołów, to tak śledzę średnio, gdzieś tam mi wyskakuje niekiedy. Miałem taki plan, któregoś dnia, przyznam, przejrzeć wszystkie fanpage e drużyny z okręgówki. Na szczęście, na szczęście, był mój to tylko jakiś głupi plan, prawdopodobnie zainspirowany jakąś jeszcze dziwniejszą gorączką. Natomiast rzecz wydarzyła się ważniejsza niż sparingi według mnie rzecz która dotyczy ligi okręgowej być może jest to rzecz numer jeden, która się wydarzyła w roku 24 dla siedleckiej okręgówki którą wiemy i która została przyklepana a o czym mówię i o czym chciałbym powiedzieć absolutely about losowania losowania które odbyło się przy okazji chyba nawet losowania Mazowieckiego Pucharu Polski, w którym to, w których to rozgrywkach bierze udział Mazowia, Mińsk-Mazowiecki i wylosowała broń Radom w ćwierćfinale tych rozgrywek. Na początku losując wolny los, ale później w kolejnej fazie to broń Radom będzie przeciwnikiem Mazowi. Ale nie o tym chciałem powiedzieć szerzej. Ja chciałem powiedzieć o losowaniu do Baraży, pary Baraży o awans do piątej ligi i to jest bardzo ciekawa rzecz według mnie i to już wiele nam coś mówi na temat tego na temat tego czy przede wszystkim warto o to drugie miejsce w Okręgówce walczyć i co ono będzie oznaczało w praktyce dla Siedleckiej Okręgówki, a oznaczać będzie to, że wicemistrz tych rozgrywek w tamtym sezonie wicemistrzem tych rozgrywek był Eudeka Usice, a w tym sezonie druga najlepsza drużyna tej ligi zmierzy się w barażu o piątą ligę, tak bardzo chcianą, pożądaną i która to jest celem marzeń tak wielu organizacji i baraż o te rozgrywki, w przypadku drużyny z Ligi Okręgowej Siedleckiej no przeciwnikiem będzie drużyna z analogicznej Okręgówki Płockiej. Pary wyglądają następująco. Wicemistrz Okręgówki Warszawskiej grupy pierwszej z wicemistrzem Ligi Okręgowej Radom. Wicemistrz, druga para, wicemistrz Ligi Okręgowej Warszawa grupa druga z wicemistrzem Ligi Okręgowej Ciechanów Ostrołęka. I ta para trzecia, czyli wicemistrz Ligi Okręgowej Siedlce, wicemistrz Okręgowej Ligi Płock. I co moim zdaniem to oznacza? Oznacza to nie najgorszy los, szanowni państwo, bo jeżeli miałbym wybrać drużynę, która miałaby być potencjalnym przeciwnikiem gdzieś tam Okręgówki Siedleckiej, to właśnie wybrałbym albo Cichanów Ostrołękę, albo właśnie ten Płock. Wydaje się, że okręgówki warszawskie są poza zasięgiem jakiejkolwiek drużyny, drużyny z okręgu Siedleckiego, no może nie licząc pogoni 2, ale umówmy się, okręg warszawski to zawsze bardzo wysoki poziom. Być może nie licząc okręgówek śląskich, są to najgorsze i najtrudniejsze drużyny, prawdopodobnie w całej Polsce więc na tym szczeblu, więc no, co do okręgówek warsz warszawskich, no to nie ma, nie ma dyskusji, nie ma co się rozwodzić. Okręgówki radomskie, okręgówka radomska też nie jest to liga zbyt dobra i na pewno zbyt yy, zbyt wygodna, by z nią rywalizować na przestrzeni dwóch bo wiemy, 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 że tam jest na przykład, no prochpionki, Albo powiślanka Lipsko, która wygrała swój puchar polski okręgowy. Więc, jeżeli wygrywa puchar polski okręgowy drużyna z okręgówki, to pokazuje, jaką siłę reprezentuje ta, ta liga. I to jest, to jest no, całkiem niezły poziom, jak widać. I chyba tej okręgówki byśmy nie chcieli wylosować. Co do okręgówki Ciechanowsko-Ostrołęckiej. No, to technicznie, teoretycznie wydaje się, że to jest najłatwiejszy okręg, najsłabszy chyba w delegaturze mazowieckiej. Ale nie znam ani jednej drużyny. Może jakbym spojrzał na tabelę, jakie tam ekipy się znajdują, to coś by mi się skojarzyło, ale tak z głowy nie wymienię chyba żadnej ekipy z okręgówki tamtejszej. Natomiast jeżeli chodzi o okręgówkę płocką, czyli bezpośredniego rywala w walce o tę piątą ligę. A w zasadzie wicemistrza tej ligi, który to będzie docelowym przeciwnikiem wicemistrza Okręgówki Siedleckiej to kojarzy mi się na pewno na pewno dwóch mecz sprzed kilku ładnych lat, kiedy to płomień Dębe Wielki, awansował do, do piątej ligi i wówczas w podobnym Barażu przeciwnikiem PDW była delta Słupno, i wówczas po fajnym naprawdę fajnym i widowiskowym meczu, w szczególności w, szczegół, w szczególności w Rudzie, to ta Delta została pokonana w meczu i, 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 i oby podtrzymać tę, tę pasce pozytywną względem Okręgówki Płockiej i w tym roku wygrać. Jednakże wydaje mi się, iż trudny będzie fakt, może nie tyle trudny, ile nieco mniej przychylny, iż Okręgówka Siedlecka zagra ten mecz pierwszy u siebie. I rewanż będzie w Okręgu Płockim. Yy, rewanż będzie w Okręgu Płockim, więc biorąc pod uwagę, że to jest 29 czerwca, bo te mecze się będą odbywać 26-29, czyli no tak dynamicznie, trzy dni po sobie i po całym sezonie zmagań. No, będzie, będzie to trudne wyzwanie dla wicemistrza Okręgówki Siedleckiej. Niemniej kibicujemy. kibicujemy. Jest o co pograć, bo na pewno drużyna z okręgówki płockiej. Jakakolwiek by nie była, no to nie jest to okręg, którego można się bać, przed którym należy klękać i z którym nie wypadałoby przynajmniej przynajmniej powalczyć. No, będzie to ciężkie, będzie to trudne. Ale, ale, jeżeli miałbym wybierać jakąś delegaturę, z którą można wygrać, to właśnie jest to Okręgówka Płocka. Wiemy, że może nie tyle wiemy, bo jeszcze nic nie zostało przyklepnie, przyklepane i, i zatwierdzone, natomiast zapowiada się, że tych spadków z piątej ligi z udziałem siedleckich drużyn będzie mega dużo, więc fajnie by było, jakby przynajmniej te. Jedna to oczywiście jest gwarant, natomiast ta druga, jakby jeszcze gdzieś tam się dołączyła do tego grona 5 ligowców, byłoby niewątpliwie fajnie. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało i kto się do tego barażu też dostanie. Czy to będzie? No właśnie, nie wiadomo kto. Czy to, chociaż ja sobie wyobrażam, że to raczej. Pogoń dwójka awansuje z pierwszego miejsca. Gdzieś ten Feniks z Vectro powalczy o ten baranż. Ale może być różnie. Może być różnie i może to też być pogoń dwa równie dobrze. A może jeszcze ktoś się włączy z miejsc dalszych. 4-6, 4, 4 6. no tego nie wiemy, będziemy śledzić. Coś co wiemy to na pewno, to na pewno, że przeciwnikiem wicemistrza okręgówki w barażu będzie Wicemistrza Okręgówki Siedleckiej będzie jego odpowiednik z okręgówki płockiej. Także to jest dla mnie informacja numer jeden w kontekście ligi okręgowej, i informacja numer jeden. Jeżeli chodzi o luty. No, ale przejdźmy do tego, co mi się lubią najbardziej, czyli Ełdyka, Futbol, Łosicka piłka, która. Oj, której brakuje mi i powiem szczerze, bardzo, bo nie byłem na żadnym meczu już od dawna ogólnie. Przyznam, drodzy słuchacze, z z minimalną dozą wstydu, że nie byłem na żadnym meczu piłki nożnej w roku 2024. Więc to, co się wydarzy w najbliższy weekend, będzie dla mnie swego rodzaju przełomowe. A co się będzie działo, no to ja może zapowiem, zapowiem. Mówiąc o dokonaniach EUDK, na pewno będzie sparing EUDK Łosice w sobotę 2 marca 2024 roku z Mazowieł 2 Mińsk Mazowiecki w Mińsku Mazowieckim na tamtejszym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy. Nie wiem jakie już mi się nie chce tego sprawdzać, ale doskonale wiemy, że w Mińsku no te boisko ze sztuczną nawierzchnią jest tam. Byłem chyba z raz kiedyś, gdzieś na jakimś Sparingu. No i tam właśnie, po dopieczni Jacka Izdebskiego zmierzą się. Zmazł dwa. Co jakie dokonania jak na razie tego okresu przygotowawczego zimowego? Jak na razie łosiczanie rozegrali dwa sparingi? Dwa sparingi. Pierwszy to. Yy, pierwszy odbył się. No, już mi się nie chce strzelać. którego lutego, chyba dwa tygodnie temu. O 17. 17. To się działo lutego w sobotę. I to był jeden z najdziwniejszych meczów w historii tej organizacji. Yy, zaczęło się od tego, że miał być sparring z Tytanem Wisznicę w Miętnem pod Garwolinem. Do tego sparingu nie doszło, ponieważ drużyna Tytana Wisznice wycofała się z tego powodu, że gdzieś im kontuzjowano i podkupiono podobno zawodników, i nie mieli wystarczającej kadry, aby się na ten mecz stawić. I nie wiem w jakich warunkach i jakie były kulisy ogólnie tego, co się udało umówić, a udało się mówić zastępczono mecz. Niesłychanie dziwny, niesłychanie no, zaskakujący, bo był to mecz w Warszawie. Był to mecz w Warszawie na konwiktorskiej, i to mecz tło tego meczu wyglądało tak, że na konwiktorskiej Polonia Warszawa w pierwszej lidze otwierała wiosnę, podejmując arkę gdynia u siebie i gdzieś w tle tego wydarzenia, na które, na które czekali wszyscy sympatycy czarnych koszul gdzieś tam w tle gdzieś tam na bocznym boisku Eudek Łosicki podejmował juniorów Polonii Warszawa grających w celiotce. Nie wiem nawet jaka to jest celiotka, bo się za bardzo na tych celiotkach nie znam, czy to U16, 17 czy 18, czy jakieś inne. Niemniej Eudek pojechał tam no, podobno trochę śmiechowym składem. Ale jakim by nie pojechał, no ten mecz zakończył się wysoką porażką Łosiczan. Jak głosi legenda, przy dwucyfrówce już nikt tego podobno nie liczył, jakim wynikiem się ten mecz zakończył. Ogólnie żałuję z jednej strony, że nie pojechałem, aczkolwiek z drugiej to tak średnio, powiem szczerze, z cały dzień... Na taką wycieczkę do Warszawy, po to, by sobie zagrać gdzieś tam z drużyną, która trenuje, no nie ma co ukrywać, bo Polonia, co jak co, ale gdzieś tam sztuczne boiska pełnowymiarowe ma do swojej dyspozycji, i po to, by pojechać i zobaczyć, jak pełnowymiarowe boisko wygląda i, i gdzieś tam obskoczyć od takich małolatów to na pewno nie było nie było miłe, po to, by. by Gdzieś tam gdzieś tam sobie posparować na na większym boisku w klimacie piłkarskiej warszawki, a tak to tak to wyglądało. No ale to były takie pierwsze kote, koty za płoty, pierwszy rozruch w ogóle. Nie wiem czy ten mecz jako tako zaliczać do tego okresu sparingowego, ale ale powiedzmy, że tak. No i tydzień później już to, to wyglądało, miało ręce i nogi, bo Łosiczanie sparowali się z Wiadowie Wiadowie, gdzie o ile się nie mylę Santoryn Nowinki rywalizował w klasie B na tym sztucznym boisku no niestety tych sztucznych boisk jak na lekarstwo w regionie, a jednym z nich jest obiekt Wiadowie, to jest chyba no kawałek, bo to jest powiat otwocki yy... O ile się nie mylę, nie, przepraszam, to jest powiat wołomiński. Powiat wołomiński, więc kawałeczek, ale tam właśnie drużyny z regionu siedleckiego czasami sparują. No i tam wywiało Ełdek Łosicki, który podejmował tradycyjnie wielkiego przyjaciela sparingowego swojego, czyli jabłoniankę Jabłonę Lacką. I chyba pierwszy raz z tą jabłonianką gdzieś się udało w tych sparingach zimowych wygrać odkąd pamiętam, odkąd są przygotowania gdzieś tam zimowe sparingi i Łosice grające w okręgówce. A nawet jeszcze w A-klasie. z tego co kojarzę, to zawsze ten mecz z Jabłonianką był i tutaj tradycji musiało stać się zadość i też do tego spotkania doszło. Mecz zakończył się zwycięstwem Łosic 4 do 1 i wynik naprawdę robi wrażenie. Nie obraziłbym się, gdyby to się powtórzyło w warunkach ligowych. Podobno nie było Jacka Toczyskiego na tym meczu, ale, ale i nie wiem jaki był skład. Poza tym Jabłonianki, nie mniej jaki by nie był, to, to ten wynik budzi szacunek i mam nadzieję, że będzie gdzieś ta. Gdzieś ta gra fajna, podtrzymana i z tamtego meczu może cieszyć, że Maciek Szpurka trafił i że Bartek Oleński zanotował dwa trafienia, także Łosickie dziewiątki. Gdzieś tam, gdzieś tam już się roz, na zimę rozblokowały i będziemy będziemy mieli możliwość pooglądać ich pooglądać ogólnie Łosickie Orły. W najbliższym spotkaniu sparingowym z Mazą Dwójką sobota 2 marca tak jak już wspominałem 18.30 maza 2 jak na razie w tym okresie sparingowym odnotowała 6 gier i, i zakończyły się one bilansem 3 zwycięstw i trzech porażek w, w sobotę w Mińsku na tym bocznym boisku sztucznym znaczy sztucznym boisku nie jest ono boczne bo to jest ogólnie cały kompleks z trybunkami i tak dalej i tak dalej. Ogólnie oddzielny obiekt nie jest to boisko tam gdzie Gramazowia, na tym, że właśnie kompleksie no już mi się nie albo sprawdzę Mińsk Mazowiecki boisko sztuczne. Ty -ty -ry -ty -ry -ty -ry -ty -ry. A, to jest ulica Budowlana 2A, szanowni państwo. Jest taka fajna niebieska bieżnia dookoła. Sztuczne boisko oświetlone, także będzie można zagrać meczyk wieczorem przy tym boisku. I właśnie Łosiczanie będą grali przy sztucznym oświetleniu. Nie wiem jaka jest jakość tego oświetlenia, pewnie nie będzie jakaś porażająca i nie będzie to nie będzie to, to co w Siedlcach, ale... Przypuszczam, że będzie się dało zagrać jakiś tam mecz chyba yy, z tego co kojarzę wiosną tam w tamtym roku grała chyba nie wiem czy Feniks Siennica nie grał gdzieś tam wieczorkami sobie ligi przy tym oświetleniu także także prawdopodobnie się da choć ta środa 2 marca no to będzie intensywna z wykonaniem z udziałem organizacji piłkarskiej Mazovia Mińsk Mazowiecki na na tym boisku przy ulicy budowlanej, bo 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 bo. Po pierwsze, zagra tam Mazowie, dwójka i z tego co widziałem na stronie internetowej Mazy, wykminili w ten sposób, że yy, nie wiem jak oni to zrobią, ale chcą tą dwójką zagrać dwa sparingi. O 16 z Gromem Warszawa i później o 18.30 z Łosicami. Nie wiem, jak oni to zrobią, czy się podzielą na dwie grupy, taką, nie wiem, ligową, która zagra z gromem i gdzieś tam gdzieś tam rezerwową, która zagra z Głosicami to, 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 to się okaże. Natomiast jeszcze przed tym meczem, o 13.00 gra, pierwsza maza z Makowianką tego dnia, więc od 13 do, do praktycznie 2030 będzie. Będzie piłkarski dzień z Mazowią na boisku sztucznym. Za tydzień już maza dwójka wznawia swoje granie ligowe. Będzie to mecz z talentem Warszawa w ramach piątej ligi. Więc, więc mecz z Łosicami będzie swego rodzaju no, pożegnalną, może nie tyle pożegnalną, o ile grą kończącą. Czas przygotowań i czas, czas sparingów zimowych. Ja się osobiście bardzo cieszę na spar z piątoligowcem, bo to zawsze się inaczej gra. Jeżeli taka drużyna jest gdzieś naprzeciwko, i życzyłbym sobie samych takich sparingów, oczywiście wiadomo, że to nie jest możliwe i gdzieś to jest kwestia dogadania, ale cieszę się, że udało się dogadać. Z Mazowią dwójką ten sparring, gdzieś tam mm, no te drużyny nigdy nie grały ze sobą w przeciwieństwie do jabłonianki, do meczów z jabłonianką, ale gdzieś pachniało, pachniało tym meczem z Mazowią 2 w Pucharze Polski w tegorocznej edycji. Gdzieś tak myślałem, że może się ta maza trafić, ale odpadła ona z tęczą Stanisławów w dosyć. No, i było to bardzo zaskakujące, jak dla mnie. A gdyby wtedy maza wygrała, to prawdopodobnie z tą drużyną, z rezerwami mazowi łosice by się zmierzyły. Niemniej, no, ciekaw jestem tego, jak, jak to będzie wyglądało. Nie znam też do końca potencjału i tego, jak ta drużyna no, się prezentuje, kogo tam ma w swoich szeregach. Na pewno gdzieś tam młodsi zawodnicy ocierający się o kadrę pierwszego zespołu i gdzieś tam być może trenujący czasem nawet z nimi ale z tego co widziałem w tabeli piątoligowej, z tego co wszyscy widzimy to gdzieś tam gdzieś tam furory ta drużyna w piątej lidze nie robi ale jeżeli miałbym gdzieś typować do utrzymania zespołu to chyba z siedleckiego okręgu chyba jednak te rezerwy byłyby jedną z tych drużyn właśnie Wydaje mi się, że będą chcieli sobie postrzelać na koniec sparów, bo tak się zazwyczaj robi, że gdzieś, jako tę ostatnią drużynę na sparring, bierze się gdzieś troszeczkę słabszą, troszeczkę z niższej ligi. Coś jak w zeszłym roku Eudyka z Armią Żelków, gdzie też tak troszeczkę na postrzelanie trener za mm, zakontraktował sobie zagranie z armią i wtedy naprawdę się udało postrzelać i gdzieś tam wprowadzić w dobry nastrój zespół przed zmaganiami no później w, w czasie kampanii bardzo udanej, wiosennej więc, więc więc myślę, że być może i Mazowia gdzieś też planuje coś takiego zrobić, no ale się przekonamy na ile to będzie strzelanie, no ja liczę, że Łosiczaki trochę pobiegają, bo na pewno ma za dwa, to będzie drużyna, za którą trzeba biegać. Może nie tyle co za cel Jotko Poloni, ale a może więcej, tego nie wiemy, no mam nadzieję, że jakiś składzik taki w miarę już okręgówkowy się zbierze i, i pojawi właśnie na boisku w Mińsku. Gdzie się widzimy w najbliższym czasie, no bo powiem szczerze, Troszkę by sobie człowiek już wreszcie się poruszał, pojeździł, i skoro jest nieco cieplej, to czemu by nie? Planuje, planuje jutro się wybrać na pogoń pogoń siedlecku, która to celuje, aby wrócić do, pierwszy, do grona pierwszoligowców. No, będzie niełatwo, bo już to pierwszy mecz z Kaliszem pokazał, że. Że nikt pogoni na Złotej Tacy. Na Złotej Tacy gdzieś tam kwitka z napisem Awans do pierwszej ligi. Na pewno nie wyłoży i nikt nie będzie tego darował za, za piękne uśmiechy. Za piękne uśmiechy i wielkie chęci. Także po dosyć srogim laniu w Kaliszu. Tym razem jutro w piątek. Pogoń gra z chutnikiem Kraków, chutnikiem, który ma czwarte miejsce i jest to drużyna, no, bardzo blisko. Po sąsiedzku pogoni w tabeli. Pogoń jest aktualnie trzecia. Nie wiem, dwa czy tam trzy punkty różnicy. Uu, zaraz sobie zobaczymy w tabeli ligowej między tymi zespołami. Zaledwie dwa, z tym, że pogoń ma jeden mecz mniej rozegrany, więc to jeszcze troszeczkę może inaczej wyglądać, ale. Meczek zapowiada się nieźle i o ile mi się uda, no to jutro się wybieram. No i oczywiście Spar w Mińsku Mazowieckim, na którym to widzimy się także jak najbardziej, czyli, czyli tak to by wyglądało. Cały powiat wie, cały czas możecie mnie wspierać na uko ukośnik, Co tam, Camilo? I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się słuchamy. Posłuchamy niedługo po. Po sparingu w Mińsku, o ile uda mi się do niego dotrzeć i o ile na jakiejkolwiek piłce będę po tym weekendzie. A mam nadzieję, że, że to się wydarzy. Także do usłyszenia w kolejnych epizodach. Mam nadzieję, że będziemy się słyszeć, słyszeć częściej z ciekawymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Na temat sportu naszego lokalnego, także do usłyszenia, czy gribank blau. Pus.